Wieści powiatu leszczyńskiego. Audycja finansowana przez Starostwo Powiatowe w Lesznie. A gościem wieści z powiatu leszczyńskiego jest wicestarosta pan Maciej Wiśniewski. Dzień dobry, panie starosta. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rok powoli zbliża się do końca. Sezon inwestycyjny i budowlany to już tak już w ogóle zbliża się do końca. Czy zdążyliście ze wszystkimi zaplanowanymi inwestycjami? No dobrze było, jakbyśmy zdążyli. No. Niestety mamy tutaj problem, może nie my, może bardziej wykonawca ma problem z dokończeniem zadania tutaj Pawłowice, Kociugi, chodnika. Termin minął 15 listopada. Tam zostały wstrzymane prace. Teraz mamy świeżą dzisiaj informację, że wykonawca jakby deklaruje, że jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą, to wraca na plac budowy i chce to kontynuować. A zostały wstrzymane z powodu? Zostały z powodu wstrzymane jakby różnic w naszej ocenie, jak ta inwestycja ma być zrealizowana. Mieliście uwagi do wykonawcy? Był pewien spór. Te wątpliwości miały być między zamawiającym, czyli zarządem dróg powiatowych i wykonawcą, że tak powiem, rozstrzygnięte. No ale tak się stało, że przez długi okres niestety wykonawca nie był na placu budowy. Ja myślę, że w pierwszej kolejności głównym, podstawowym przyczyną, podstawową przyczyną tego, że tak się stało, to jest to, że nie została ona, że tak powiem, rozpoczęta odpowiednio wcześniej, bo umowa była podpisana bodajże pod koniec sierpnia, a bodajże dopiero w październiku wykonawca wszedł. Warunki atmosferyczne teraz nie są sprzyjające. No ale cieszy mnie osobiście przede wszystkim to, że jest deklaracja, że wykonawca to zadanie zrealizuje, bo to jest jakby najważniejsze, tam już jest trochę zrobione, więc no szkoda by było, żeby to teraz z jakimś kłopotem kończyć. A jakie to miały być terminy zakończenia? 15 grudzień. I będzie w takim razie kiedy? Czy już ten wykonawca zadeklarował gdzieś termin? Czy zadeklarował, że do końca roku, ale warunki atmosferyczne na pewno nie sprzyjają temu. Natomiast to nie od warunków jakby zależy ten poślizg, tylko od wcześniejszej sytuacji, że wcześniej nie zaczął. Natomiast zobaczymy, może warunki gdzieś tam są, prognozy, że ma być jakaś odwilż później, więc ta nasza pogoda fiksuje, więc może stworzą się przestrzenie do tego, żeby dokończyć to zadanie. Do kwestii pogody jeszcze wrócimy, ale to zapytam, jeżeli termin jest niedotrzymywany, nakładane są zazwyczaj kary umowne. Tak, będą nałożone. I będą nałożone. Tak. Będą naliczane. Będą naliczane. A czy tu, bo też przypomina mi się historia z inną inwestycją realizowaną przez tą firmę, był jakiś wniosek o dodatkowe płatności? Tak, był wniosek o przesunięcie terminu i o dodatkowe płatności związane z tym, że w ocenie wykonawcy nastąpiło zwiększenie zakresu robót. Natomiast w ocenie naszej nie nastąpiło zwiększenie zakresu robót, a tym samym jakby nie ma powodów do tego, żeby wydłużać termin wykonania zadania. Z tym też było związane to, że zeszli na chwilę? Ja nie wiem, bo mi jest trudno się wypowiadać od strony wykonawcy, który realizuje pewnie jakieś inne jeszcze zadania, więc trudno jest mi to ocenić. Ale negatywnie po prostu oceniliście te oba wnioski, tak? Tak, bo jeden był związany z drugim i w naszej ocenie nie ma powodów do dodatkowych płatności za jakieś tam dodatkowe roboty, więc w tej sytuacji oczekujemy na realizację tego zadania. A czeka was jakieś postępowanie sądowe w tej sprawie? Czy panie redaktorze, trudno dzisiaj powiedzieć, co pokaże przyszłość. Każda ze stron ma różne instrumenty i narzędzia do tego, żeby, że tak powiem, egzekwować jakby swoje oczekiwania, więc ale wychodzimy z założenia, że zawsze jest lepiej się porozumieć niż gdzieś tam kończyć sprawę gdzieś tam po sądach, ale w pierwszej kolejności najważniejsze jest zrealizowanie tego zadania. No i zaczęła się przebudowa drogi Goniembice-Osieczna. Tam już ekipy pracują. Drzewa są wycinane. Tak, tam ekipy już się rozpoczęła wycinka, droga została zamknięta, objazd został wyznaczony przez miasto Leszno, przez wykonawcę. Tam mamy ponad 300 drzew do wycięcia, głównie to jesiony i kasztany. No i
wykonawca w pierwszej kolejności będzie realizował to poprzez wycinkę tych drzew. Już z pierwszych wycinek widać, że generalnie zdecydowana większość tych drzew w środku jest po prostu spróchniała i pusta. I nawet nie będzie się nadawała na tak zwany materiał tartaczny, więc w tej chwili opracowujemy, czy Zarząd Dróg Powiatowych opracowuje system dystrybucji tego drewna pozyskanego, które by miało w zdecydowanej większości mieć charakter drewna opałowego. No. Właściciele kominków zacierają ręce. No tak, no to troszeczkę potrwa, bo to jednak po ścięciu wszystko trzeba zeskładować, to trzeba wszystko zmierzyć, wycenić, wyszacować i mówię, i jeszcze dopracować ten sposób dystrybucji, żeby tutaj żadnych wątpliwości nie było przy tym. Ale ono będzie sprzedawane po prostu, tak? Takim naszym zamiarem jest, żeby mieszkańcy mogli je nabyć. A jeżeli się pojawią takie to drewno tak zwane przemysłowe czy tartaczne, no to zobaczymy też w jakim zakresie ile tego będzie i też to w jakby odrębnym trybie na pewno zbędziemy. No jest to majątek powiatu, majątek publiczny i należy o to dbać. Biorąc pod uwagę ceny drewna, zarobicie niezłe pieniądze. Znaczy nie wiem, czy panie redaktorze, czy zarobimy, bo to są po pierwsze koszty tego drewna, po drugie będą koszty z obsługą, bo to trzeba będzie wszystko, tak jak mówię, ponieść koszty związane z wyceną, z wyszacowaniem, ewentualnie później z jakiejś części z pocięciem tego. No jakiś dochód powiat z tego będzie miał. Ale będziecie chcieli to sprzedawać detalicznie tak po prostu odbiorcom, czy po prostu sprzedać to wszystko jednej firmie? Nie. Zarząd Dróg Powiatowych w tej chwili opracowuje system dystrybucji tak, żeby można było, żeby mieszkańcy mieli do tego w miarę swobodny dostęp do zakupu, żeby nie było właśnie takiej sytuacji, że jeden kupi całość tego drewna komikowego. Ale to jest pieśń przyszłości, tak jak pan mówi, najpierw ono musi być sezonowane odpowiednio, tak? Tak, musi być sezonowane, ale generalnie jak opracujemy system dystrybucji, to na pewno na naszej stronie się ukaże stosowna, kompleksowa informacja, w jakim trybie będzie można je nabywać. No ale to kiedy? Bo to teraz ludzie się zastanawiają, czy czekać, czy kupować. No ale nie ma, panie redaktorze, co bardzo się z tym spieszyć, ponieważ ten materiał nie nadaje się na to opał nie tego, tegoroczny, więc tutaj na spokojnie najpierw opracujmy to tak solidnie, żeby naprawdę nie było wątpliwości, żeby to było ułatwienie przy tym zakupie, a nie jakieś trudności. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy inwestycjach właśnie drogowych albo około drogowych w Lasocicach nowy chodnik. Tak, tam zakończyliśmy kilka dni temu. Został wybudowany, już tam zgłaszany wielokrotnie przez radnych właśnie ten konieczność budowy chodnika do przejazdu kolejowego. No tam jeszcze jest kwestia tego samego przejazdu kolejowego, który też został fajnie zmodernizowany, natomiast no, brakuje tam tego elementu, żeby później ten pieszy mógł przejść, ale tutaj też w sumie zwrócił się o to radny Remigiusz Leciejewski i czynimy starania, żeby tutaj PKP, żeby jakoś rozwiązać ten problem i myślę, że się uda. Jak już jesteśmy przy Lasocicach, też nasi słuchacze zgłaszają problem ścieżka rowerowa do Święczechowy. Ona jest w planach powiatu. Tak, to jest w ogóle ta ścieżka, ją ścieżkę mamy zaplanowaną w ramach tak zwanego ZIT-u, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To są pieniądze dla Wielkopolski dedykowane tutaj dla naszego obszaru leszczyńskiego. I mamy projekt na budowę tej ścieżki zapisany w projekcie budżetu na rok 2023 i na pewno w tym budżecie to zrealizujemy, bo chcemy być przygotowani, że gdyby marszałek ogłosił pierwsze nabory na realizację właśnie z tych obszarów zitowskich, to wtedy moglibyśmy w miarę szybko złożyć wniosek i przystąpić do realizacji. No pan marszałek się ostatnio pochwalił, że ten program regionalny będzie uruchamiany, no ale wiemy nawet po poprzednim, jakie tu są perspektywy czasowe, no opóźnienia po prostu. Tak, ale tu jeszcze do tego jeszcze też mamy drugi w projekcie budżetu, to mamy Tarnową Łąkę Kłodę, tam też jest w ramach tego ZIT-u i też mamy to w budżecie wpisane, przygotowanie projektu. A propos projektu budżetu na rok przyszły, kiedy macie sesję budżetową? Sesja budżetowa tak wstępnie zaplanowana jest około 20 grudnia. Także o tych pewnie inwestycjach jeszcze z panem starostą będziemy rozmawiać. Tak, pewnie tak. Ale to jest jedno z tych zamierzeń, jak państwo słyszycie, które ma być realizowane w przyszłym roku. Tak. Jeżeli chodzi o kwestie z tych projektów, to tak. Jeszcze...
co my tu mamy z inwestycji? Chodnik Bukowiec, Główny, Krzysko, tak? Tak, no bo tutaj jeszcze realizujemy, jeszcze są realizowane projekty, które zleciliśmy na opracowanie dokumentacji projektowych w roku tegorocznym, czyli 2022, i tam już są na ukończeniu. I to jest właśnie jeden z tych projektów. Inny to Wuszakowice, Dłużyna, tam jest niecały kilometr. Też mamy dokumentację przygotowywaną oraz ulicę Spółdzielczą w Lipnie, którą no też już zleciliśmy, ale w międzyczasie Rada Gminy Lipno oraz Rada Powiatu podjęły uchwałę o zmian w kategoriach tych dróg, więc ta droga docelowo od 1 stycznia będzie drogą gminną. A drogą powiatową będzie ulica Lipowa? Drogą powiatową będzie ulica Lipowa, tak jest. Ale to dopiero od 1 stycznia. Już, bo to już prawie tygodni. Jeszcze chcę zapytać, bo wczoraj o tym mówiliśmy przy okazji Leszczyńskiego Kwadransu Samorządowego. Jest nowy projekt, nowy program w ramach Polskiego Ładu, program na zabytki. Czy tutaj powiat będzie aplikował? Tak, tutaj analizujemy. Mieliśmy kilka dni temu spotkanie. No mamy duży zabytek naszej szkoły specjalnej w Rydzynie, która z pewnością wymaga bardzo dużych nakładów finansowych i w tej chwili analizujemy, jak złożyć wnioski, no bo też mamy świadomość co do szans i co do ewentualnych tak naprawdę dużych potrzeb tego ośrodka. Ale myślę, że przygotujemy tutaj i dwa wnioski, zaproponujemy Radzie Powiatu do zaakceptowania, żeby złożyć wniosek. Bo to są trzy kategorie, małe, średnie i duże. Duże to do 3,5 miliona. Chcecie tu aplikować? Tak, to znaczy się... jeden z nich to będzie ten mniejszy, taki do 0,5 miliona, i jeden będzie ten większy, ale nie wiem, bo na razie jeszcze to jest w trakcie analizy, czy to będzie dokładnie na 3 miliony, czy może... A na jakiego typu prace? Czy to będą prace przy elewacji, przy dachu, czy jakieś środki? No jakieś elementy związane z elewacją z pewnością, tak. Na pewno tam jest problem związany z infrastrukturą sanitarną, która też jest jakby całością tego kompleksu. Mówię, w tej chwili jakby analizujemy pod kątem wyliczeń poszczególnych prac i dopiero to da efekt końcowy w postaci tej ostatecznej kwoty, o którą byśmy chcieli wnioskować. I na sam koniec dwie sprawy na szybko, panie starosto. Wieści powiatu leszczyńskiego. Audycja finansowana przez Starostwo Powiatowe w Lesznie. Święcie na Gronimbice. Słuchacze skarżą się, że jest po prostu nieoświetlone, miejsce jest niebezpieczne. Zarząd dróg mnie poinformował, że tam jest ta fotowoltaika, która po prostu no, przy tych porach nie działa. Niestety jest to problem tego oświetlenia fotowoltaicznego, że jak jest przez kilka dni szaro-buro, jak to mówimy tutaj u nas, no to wtedy no, te baterie nie są naładowane i nie można, no i to nie działa. No niestety tam nie mogliśmy zastosować innego rozwiązania, ponieważ nigdzie nie ma w pobliżu infrastruktury energetycznej. Tam docelowo mamy pomysł taki, żeby wybudować sygnalizację świetlną z detektorem prędkości, polegającą na tym, że samochód, który będzie z nadmierną prędkością zbliżał, czyli z większą niż określane jest to przez znaki, załączy się światło czerwone. Ale no jesteśmy tutaj troszeczkę uzależnieni od inwestycji gminy Święciechowa, która gdzieś tam w pobliżu robi inne zadania i być może wtedy będziemy mogli się podłączyć. Musicie się dogadać do z panem wójtem i podłączyć do ich prądu. Pan wójt o tym wie, bo wielokrotnie żeśmy o tym rozmawiali, natomiast no, on też ma swoje jakby warunki finansowe i musi najpierw tamto zadanie jakoś spiąć i zrealizować. Czyli ma być, ale nie wiemy kiedy. Jak tylko pan wójt tam dokończy tą swoją część, to my bardzo szybko poprosimy o możliwość podłączenia się. I już ostatni temat, no od jutra podobno śniegi mają być, jak jesteście przygotowani do akcji? No tak, dwa dni temu jak zobaczyłem na jednym z tych portali, że tam około 30 cm, no to tak trochę się nam zrobiło. Sprzęt jest oczywiście przygotowany, kilkanaście mamy przecież pługów, piaskarki. No ale te modele numeryczne coś tak fiksują, jeden dzień pokazują 30, jeden dzień, dzisiaj sprawdzaliśmy, pokazywały nawet mniej niż 10 cm, ale oczywiście będą dyżury pełnione przez weekend, będziemy w stałej gotowości i jak tylko no, będą jakieś niepokojące sygnały,
no to automatycznie wszyscy są w gotowości, żeby ruszyć na drogi. Piasek macie, sól macie. Tak, ale tutaj jeżeli mają być tak obfite opady, to te pługi będą chyba najbardziej potrzebne w pierwszej kolejności. Ale oczywiście tam wszystko jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi o materiał. Opady może nie będzie, ale może być ślisko po prostu. Tak, no nie, oczywiście w sól i w piasek jesteśmy też zaopatrzeni. Bardzo serdecznie dziękuję. Wicestarosta pan Maciej Wiśniewski był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Wieści powiatu leszczyńskiego. Audycja finansowana przez Starostwo Powiatowe w Lesznie.